Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zobaczcie, stoi, ale woda. A woda ma nie stać, co innego ma stać, także woda zleci. Ja wam zaraz pokażę sztuczkę, nie polecam wam robić jej w domu, bo tak nie wolno robić. Ale ja zrobię i tak, moi drodzy, to zawsze działało. Czyli bierzemy sobie, słuchajcie, nie kupujcie kreta, bo kreta to można w łazience co najwyżej zrobić. Kupcie sobie zwykłą sodę kaustyczną. Nie kupcie, bo nie wolno tak robić. Czyli wodorotlenek sodu. No, to nie kupujcie wodorotlenka sodu zdecydowanie. Czyli sody kaustycznej. Granulowanej najlepiej. Nie kupujcie granulowanej, nie. Nie wsypujcie jej dużo nigdy do zlewu, bo możecie zniszczyć rury, to może wam wszystko dupnąć. Nie wolno tego wlewać dużo. A najgorsze, co możecie zrobić, to w ogóle zalać to, moi drodzy, wrzątkiem strzelnika. To jest najgorsze, co tak możecie nie zrobić. Nie wolno robić. Zachodzi, jak widzicie, burzliwa reakcja. Może wam rozsadzić rury. To się wszystko gotuje. To może pieprznąć jak matka z liścia. Tam wiecie, różne jakieś kłaki z jajec, to wszystko w tych rurach teraz tam jest. W zlewie. Na gdzie, kochanie, myjesz jajca? Nie w zlewie? No tak, swoje jajka myję w tym zlewie właśnie. No właśnie. W łazience. Także pamiętajcie, zdecydowanie nie wolno tak robić. I teraz czasami zabieg trzeba powtórzyć, aczkolwiek to już raczej się wypaliło. Odpalmy wodę na chwilę i powinna... Nie wdychajcie tych oparów. Poczekajmy jeszcze Jak nie chwilę. Będziecie tego robić, to nie wdychajcie też oparów. Tak, nie wdychajcie oparów, bo nie będziecie robić, to nie będzie jakich oparów wdychać. Tak widać, działa. Robi wrażenie, co? No to dziękuję, to byłem ja.